Cześć, witajcie na kanale Rośliny Egzotyczne i Ciepłolubne. Dzisiaj krótki film o facji, facja japonika. Kupiona jako taka mała, zabiedzona sadzonka, roślinka z popularnej sieci handlowej. Żółte literki na niebieskim tle. No i co? No i wsadzona. Najpierw do donicy, tam sobie odchorowała przez miesiąc, potem bezpośrednio do gruntu. I stan na dzisiaj to kurczę już kawał rośliny. Zrobiła się naprawdę potężna. Pięknie rośnie. Już puściła, no pewnie ma dobrze około 30 liści. Około metra średnicy, może odrobinkę więcej. Piękne liście. Co jeszcze mogę powiedzieć? Posadzona do gruntu, jak wspominałem, gdzieś na początku maja, z tego co kojarzę. Mówię, była malutka, dosłownie taka jak malutka. Teraz wygląda tak. Podłoże no dość bogate, bo tam był obornik wymieszany z dość przepuszczalnym żwirem, piaskiem i taką ziemią ogrodową. No i rośnie. Przede wszystkim, co mnie zdziwiło, ona tutaj rośnie w ekstremalnym półcieniu i to widać, jej się strasznie podoba. Rośnie jak na drożdżach. Ja ją zostawię w gruncie na zimę, oczywiście ją okryję, no i będę patrzył, jak się zachowuje, bo roślina jest super. A żałuję, że nie wziąłem więcej, ale już sobie w tym no, przyszłym sezonie kupię i też posadzę, bo jest naprawdę świetna, pięknie wygląda, liście są naprawdę super. Tak więc jak macie okazję, kupujcie, sadźcie i niech rośnie. Dzięki za uwagę, cześć.